Serdecznie Państwa witam na konferencji prasowej posłów Prawa i Sprawiedliwości w Turku. Dziś naszym gościem jest pan poseł Piotr Kaleta, członek Komisji Obrony Narodowej w Sejmie Rzeczypospolitej. Bardzo serdecznie pana posła witam w Turku. Cieszę się, że jest z nami, a jego wizyta jest związana z tematem dzisiejszej konferencji, bo tematem jest tworzenie Wojsk Obrony Terytorialnej kraju. Jak wszyscy wiemy, te wojska także będą miały swoją siedzibę na terenie Turku i powiatu tureckiego. Towarzyszy mi wicestarosta powiatu tureckiego, pan Dariusz Kołużny, a także dyrektor biura poselskiego, pan Filip Nowakowski. Szanowni Państwo, jak wiadomo, ustawa o Wojskach Obrony Terytorialnej wchodzi w życie, podejmowane są pierwsze decyzje. W związku z tym postanowiliśmy z panem posłem dziś o tych kwestiach powiedzieć tutaj w Turku, bo przecież i w Turku powstaną kompanie Wojsk Obrony Terytorialnej kraju. Wcześniej złożyliśmy wizytę u pana starosty tureckiego, u pana burmistrza miasta Turku. Wizytę, na której poinformowaliśmy w ogólnym oczywiście zarysie, jak będzie tworzenie tych wojsk wyglądało. Przede wszystkim istnieje potrzeba lokalizacji tych wojsk i na terenie miasta, i na terenie powiatu. Co do szczegółów wypowiedzą się na ten temat wojskowi, bo to oni decydują i jako fachowcy wiedzą, gdzie te wojska będą miały być ulokowane. Niemniej jednak będzie tu potrzebna współpraca z samorządem terytorialnym i z powiatem tureckim, i z miastem Turek, bo jeśli takie obiekty, a często tak jest, że takie obiekty we władaniu lokalnych samorządów są, to możemy je, państwo może je przejąć na ten cel i to jest pierwsza korzyść, jaka z utworzenia tych wojsk obrony terytorialnej kraju dla naszego rejonu się pojawia, ale przecież główną korzyścią jest wzmocnienie sił obronnych naszego kraju. Głównie myślimy tutaj o wschodzie naszej ojczyzny, ale przecież te wojska mają swoją rolę dla obronności spełniać także we wszystkich obszarach naszego kraju, także w powiecie tureckim. Zaprosiłem pana posła, bo ciężko pracuje w Komisji Obrony Narodowej, ma dużą wiedzę na ten temat i chciałbym, żeby parę słów oczywiście ogólnych na ten temat powiedział. Panie pośle, jeśli by pan mógł, bardzo, bardzo proszę. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, żeby kurtuazji stało się zadość, bardzo dziękuję panu posłowi Bartosikowi za zaproszenie mnie dzisiaj na ziemię turecką. Rzeczywiście od rana mieliśmy dwa spotkania i z panem starostą, z panem wicestarostą, także z panem burmistrzem. Temat taki, o którym już pan poseł wspomniał, Wojska Obrony Terytorialnej. Dlaczego w Turku, dlaczego także moja skromna osoba tutaj jest? Przyjęliśmy taki model działania także w Sejmowej Komisji Obrony Narodowej, że osoby, które znajdują się, są na swoim terenie, żeby były takimi pierwszymi wstępnymi emisariuszami tej inicjatywy, to znaczy się, no już nie inicjatywy, bo ustawa o utworzeniu Wojsk Obrony Terytorialnej jest faktem, ale żeby na spokojnie mogły przygotować się do tego samorządy. Kilka szczegółów. Otóż Wojska Obrony Terytorialnej w skali kraju będą liczyły między 53 a 56 tysięcy żołnierzy. Na razie to jest ten pierwszy etap formowania tego komponentu sił Zbrojnych Rzeczypospolitej, bo chciałbym przypomnieć, żeby też sprawa była jasna, Wojska Obrony Terytorialnej zostały piątym samodzielnym, ale tworzącym komponent sił zbrojnych oprócz wojsk lądowych, sił powietrznych, marynarki wojennej i także sił specjalnych, komponentem sił zbrojnych. Proszę Państwa, to skutkuje również, powołanie Wojsk Obrony Terytorialnej skutkuje również tym, że przecież te wojska będą działały na terenie poszczególnych samorządów naszych małych ojczyzn. I niemniej, nie inaczej będzie także w przypadku Turku,
w przypadku całej Wielkopolski. Zasada jest taka. Jedna kompania na powiat i co najmniej jedna kompania na miasto, które jest, wchodzi również w skład powiatu. A więc możemy spodziewać się, że na terenie powiatu tureckiego i na terenie któregoś z wyznaczonych miast, myślę, że będzie to miasto Turek, będzie po jednej kompanii, czyli między 80 a 120 żołnierzy wchodzi w skład kompanii. Dlaczego wizyta w Turku? Dlaczego też wizyta u samorządowców? Samorządowcy będą wkrótce odwiedzani przez oficerów Wojsk Obrony Terytorialnej, przez osoby, które w tym formacie zajmują się kwestiami logistycznymi, aby wskazać miejsca, gdzie żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej będą mogli mieć swoje miejsce spotkań. Chciałbym tutaj powiedzieć, że takie miejsca nie będą wymagały skoszarowania żołnierzy poprzez ich noclegi, przebywanie całodobowe. Wojska Obrony Terytorialnej w swoim założeniu mają być wojskami weekendowymi, wojskami urlopowymi. W związku z tym prośba i sugestia do pana burmistrza, do panów starostów, aby już w tyle głowy gdzieś tam mieli w swoich zamysłach, żeby dokonali pewnej rewizji swoich zasobów, takich, gdzie znajdują się być może obiekty, które są niechciane, są niepożądane, nie bardzo wiadomo, co z nimi można zrobić, aby zastanowić się nad tym, czy właśnie oficerom, którzy przyjadą z Wojsk Obrony Terytorialnej, nie wskazać tych obiektów jako potencjalne do zagospodarowania przez tą formację wojskową. Proszę Państwa, jakie to mają być obiekty? Mają to być obiekty, gdzie będą to miejsca zbiórki i miejsca takie, gdzie trzeba będzie przetrzymywać najbardziej podstawowy sprzęt wojskowy, ale nie związany z uzbrojeniem. Czyli ta cała strona wyposażenia wojskowego, wyposażenia żołnierza, ale nie uzbrojenie. Jeśli chodzi o uzbrojenie, tutaj są różne pomysły rozwiązania tego problemu, czy może tej sytuacji. Pierwsza to są na ten moment, tak na szybko, magazyny mobilne, które byłyby przywożone do takich jednostek na czas ćwiczeń i po ćwiczeniach zabierane z powrotem. Magazyny, które mogłyby mieć charakter mobilny, ale mogłyby znajdować się na terenie jednostek, na przykład policji. Ale wówczas to już jest pewna specyfika, nad którą będą decydowały właśnie służby Wojsk Obrony Terytorialnej. I być może także sprawa rozwiązania, aby żołnierze mogli przetrzymywać u siebie broń w domu, ale bez amunicji. To oczywiście wymagałoby zmiany ustawy o broni. To jest jak gdyby punkt dopiero pewien etapem jednym do rozważenia, bo wiemy, że tutaj tam do tej sprawy też trzeba podejść bardzo, bardzo delikatnie i rozważnie, ale takie warianty również brane są pod uwagę. Kolejna rzecz, o których też żeśmy rozmawiali z panem burmistrzem i z panami starostami, to była kwestia prac, które za chwilę będą, myślę, już bardziej intensywne na temat obrony w kwestiach zagrożenia ewentualnych klęsk żywiołowych, gdzie to starostowie, burmistrzowie mieli do tej pory pewien problem kompetencyjny. Założenia ogólne, bardzo ogólne założenia są takie, żeby to jedna osoba mundurowa na czas klęski żywiołowej przejmowała dowództwo nad pozostałymi, czyli na przykład szef Straży Pożarnej przejmuje dowodzenie nad policją, nad żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej, nad strażakami ochotnikami. To jest oczywiście byłoby, jedna osoba byłaby odpowiadała za koordynację takich działań. Czyli taka ustawa też wkrótce będzie opracowywana i myślę, że ona się tutaj spotkała, zresztą nie tylko tutaj, ale również w innych miejscach, gdzie mam okazję być, mam okazję rozmawiać o Wojskach Obrony Terytorialnej z pewną życzliwością, czy nawet z oczekiwaniem, żeby rzeczywiście nie było takiego rozdźwięku kompetencyjnego. Jeden dowódca przejmuje dowodzenie nad wszystkimi. Myślę, że to tak wstępnie tyle. No, efekty naszych rozmów. Nie chciałbym mówić o szczegółach, ponieważ te szczegóły, niech one mają charakter tutaj taki wewnętrzny, jeśli chodzi o lokalizację, ponieważ no, też nie chciałbym, żeby one wywoływały mniejsze lub większe emocje, bo to zawsze wiadomo jest coś nowego, ale myślę, że nie będzie problemu i z powiatem tureckim, i także z miastem Turkiem.
Co jeszcze chcę powiedzieć, że Wojska Obrony Terytorialnej na terenie Wielkopolski będą formowane w ostatnim okresie formowania tych struktur w całym kraju. Przypadać to będzie na czas 2018-2019, a więc mamy ten bezpieczny wachlarz, aby się do tego dobrze przygotować. Dwie brygady już są sformowane, są w cyklu szkoleń na terenie wschodniej Polski. Jeśli chodzi o sam nabór, czy same wymagania, one są, wydaje mi się, takie oczywiste i luźne. Musi być kandydat do żołnierza Wojsk Obrony Terytorialnej, musi mieć ukończony 18 rok życia, przejść odpowiednie badania psychologiczne, sprawnościowe i wówczas jest wcielany, staje się żołnierzem po złożeniu przysięgi, co tutaj warto i należy podkreślić, zostaje żołnierzem Sił Zbrojnych Wojska Polskiego z pewnymi również kwestiami prawnymi, które będą mu przysługiwały. Proszę Państwa, myślę, że też warto podkreślić, że nie ma tutaj, jestem o tym głęboko przekonany, że także u nas na terenie Wielkopolski nie ma obaw o samą rekrutację, ponieważ doświadczenia, które mamy przede wszystkim z formowania dwóch brygad na terenie wschodnim pokazują, że jest więcej chętnych niż miejsc. Panie pośle, Szanowni Państwo, ja miałbym tyle, nie wiem, czy Pan Starosta. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, to tyle w kwestiach informacyjnych. Cieszę się z dwóch powodów, bo po pierwsze wzrośnie obronność naszego kraju, po drugie będzie to też miało pozytywne skutki dla powiatu tureckiego, dla mieszkańców. Nie mówiliśmy jeszcze o ważnej kwestii, ale przecież te kwestie patriotyczne to też takie działanie pobudza zagospodarowanie młodzieży, jak Pan poseł mówił, chętnych nie brakuje, a przecież będzie się wiązała z tym też pewna rekompensata finansowa za czas poświęcony na szkolenie, co też nie jest bez znaczenia. Jeśli mieliby Państwo pytania, chyba że Pan Starosta coś chce jeszcze dodać, myślę, że na tym etapie nie za wiele. Powiat się zastanawia ewentualnie nad lokalizacją. Państwa, czekamy właśnie na panów oficerów, tak jak tu wcześniej pan poseł powiedział. Mamy gdzieś właśnie już w tyle głowy pewne lokalizacje, jeżeli będą zaakceptowane przez panów oficerów. Myślę, że my wtedy państwu te nieruchomości, te lokalizacje przekażemy. Na Wojska Obrony Terytorialnej trzeba patrzeć w sposób całościowy. Turek akurat nie jest tutaj dobrym przykładem. Co ciekawe, zwróćcie, może ja się tu posłużę przykładem Kalisza, że jeżeli przyjąć, że centrum danego miasta zawsze jest ratusz, to tak kiedyś się zastanawiałem, że stając właśnie przy ratuszu, to w Kaliszu, w promieniu bodajże 100 kilometrów nie ma legalnego karabinu wojskowego. To w pewien sposób obrazuje skalę, jak byliśmy bardzo bezbronni i jak szybko trzeba podejmować działania, które muszą doprowadzić do tego, aby ta skuteczna obronność w naszym kraju wzrosła. Wracając do pytania pana redaktora, jeśli chodzi o lokalizację tych kompanii, to też musimy wziąć pod uwagę, że przecież są jednak miasta, gdzie funkcjonuje wojsko zawodowe. Tak? W związku z tym ta sprawa musi być naprawdę mieć inny charakter. Lokalizacja tego wojska musi być od strony strategicznej bardzo głęboko i dobrze przemyślana, ponieważ będą to wojska, które będą operowały, zajmowały się tylko i wyłącznie, przede wszystkim na danym terenie. Ich zadanie będzie operować na terenie tutaj akurat miasta Turku, powiatu tureckiego. Oni muszą, będą to żołnierze, którzy muszą znać tutaj dobrze topografię terenu, miejsca słabe strategicznie, dobre strategicznie, nauka tej właśnie logistyki, ale także taktyki wojskowej, wojennej będzie musiała tu być bardzo dogłębnie przeprowadzona. Proszę Państwa, też pojawiają się pytania o zasadność, czy taka struktura wojskowa jest nam potrzebna. Ja chciałbym jeszcze też Państwu powiedzieć, że na poprzednim posiedzeniu Sejmu mieliśmy okazję jako Sejmowa Komisja Obrony Narodowej spotkać się z naszymi odpowiednikami w parlamencie szwedzkim. Komisja Obrony Narodowej Szwecji gościła w polskim Sejmie i tam, proszę Państwa, Szwedzi powracają do naboru powszechnego. Oni odbudowują nabór powszechny
z uwagi na te zagrożenia, które są ze strony wschodniej, naszej Federacji Rosyjskiej, one nie są mrzonką wymyślaną, jak często jest to przedstawiane, także przez nas, czy robienie tutaj larum, że to jest coś, to są realne zagrożenia, które pokazują, że trzeba się po prostu przygotować, być gotowym do tego, aby mieć realną możliwość odpowiedzi na zagrożenia, które są, proszę Państwa, zagrożeniami realnymi. Bardzo, ale to bardzo chciałbym więcej Państwu powiedzieć o sprawach, które no, mrożą krew w żyłach, ale niestety posiedzenia sejmowych Komisji Obrony Narodowej mają również charakter niejawny, a wydaje mi się, że te informacje mogłyby być takim bardzo dobrym przykładem, że działania ministra Macierewicza są jak najbardziej działaniami dobrymi, wskazanymi, potrzebnymi, nieodzownymi.